Oni. Madlen szybkim krokiem mijała wystawy butików strefy bezcłowej, wystukując na klawiaturze komórki prawie na ślepo odpowiedź Rafaelowi. Jej narzeczony nadał już walizki, ale teraz stał w kolejce do punktu kontroli bezpieczeństwa. Madlen zaproponowała mu, żeby spotkali się w kafeterii. Tato? Jestem trochę głodny, czy możesz mi kupić panino? Spytał grzecznie Charlie. Przechodząc przez labirynt ze szkła i stali, który prowadził do strefy odlotów, Jonathan trzymał rękę na ramieniu Charliego. Nienawidził lotnisk, zwłaszcza w tym okresie roku. Boże Narodzenie i lotniska kojarzyły mu się z ponurymi okolicznościami, w których dwa lata wcześniej dowiedział się o zdradzie żony, ale zadowolony ze spotkania z synkiem, chwycił dziecko w pasie i podniósł. Panino, dla młodego człowieka raz wykrzyknął, skręcając do kafeterii. Stoliki w Bramie do Nieba największej kafeterii terminalu ustawione były wokół atrium, pośrodku którego znajdowała się szeroka lada, pełna specjalności kulinarnych z różnych krajów. Co mam wybrać ciastko czekoladowe czy kawałek pizzy zastanawiała się Madlen, patrząc na bufet. To pewne, że najzdrowszy byłby jakiś owoc, ale była głodna jak wilk. Postawiła na tacy ciastko, które odłożyła, gdy tylko odezwała się jej nowa komórkowa aplikacja Gemini Cricket, podając liczbę kalorii. Zawiedzona sięgnęła do wiklinowego kosza po jabłko, zamówiła herbatę z cytryną i podeszła do kasy. Ciabata, pesto, plasterki suszonych pomidorów w oliwie,